Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Komendant Records to brytyjska niezależna wytwórnia płytowa i sieć dystrybucyjna założona w 1978 roku przez perkusistę awangardowej grupy Henry Cow, Chrisa Cutlera. Henry Cow powstał w 1968 roku jako trio. Spotkali się tam w tym trio m.in. Fred Fleet i Chris Cutler, jedna z centralnych postaci następnych kilku dekad w muzyce awangardowej i w muzyce improwizowanej. W 1973 roku ten zespół podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Virgin i nagrał dwie bardzo dobre płyty, które były dobrze przyjęte przez krytyków, ale bardzo źle się sprzedały i w zasadzie ta wytwórnia Virgin już niespecjalnie była współpracą z tym zespołem zainteresowana. Muzycy sami musieli sobie zorganizować w 1975 roku trasę koncertową i wtedy zorientowali się, że takich grup jak ich, które są zestawione same sobie, w całej Europie jest bardzo, bardzo wiele. Dodatkowo te grupy śpiewają w językach swoich, narodowych, a w swojej twórczości dodają elementy tradycyjnej muzyki ze swoich krajów. Takimi grupami, które wówczas Henry Cow spotkało na swojej drodze, był między innymi szwedzki zespół Samlas Mamla Manna, francuski Etrenfu Le Blanc, włoskie Stormy Six i belgijski Universe Zero. Na początku 1978 roku Nick Hobbs, ówczesny menadżer Henry Cow, postanowił te zespoły zaprosić na trasę po Wielkiej Brytanii. Z tej całej trasy właściwie udało się zrobić tylko jeden koncert. Koncert odbył się w New London Theatre pod hasłem The Music the Record Companies Don't Want You to Hear, czyli muzyka, której wytwórnie płytowe nie chcą, abyś usłyszał. Trasa koncertowa, tak jak powiedziałem, się nie odbyła, ale festiwal wygenerował duże zainteresowanie na całym świecie. Przy tej okazji Chris Cutler wydał też coś w rodzaju manifestu tych pięciu zespołów, które zostały tam zaproszone pod hasłem Rock in Opposition, czyli rock sprzeciwu. Hasła to mniej więcej były tego typu takie wyraziste stwierdzenia, jak przemysł muzyczny nie może niczego stworzyć, może tylko eksploatować prawdziwe zdolności swoich ofiar, czy hasło takie jak niezależność jest jednym z pierwszych kroków, podczas gdy rewolucja jest drugim. Zespoły Rock in Opposition spotkały się jeszcze dwa razy, organizując trasy we Włoszech i w Szwecji. Na tej trasie z czasem dochodziły nowe grupy, takie jak Axacma Ball, to jest ta belgijska grupa, która pod wodzą Marka Hollandera, która istnieje chyba do dzisiaj.
i francuski zespół Artzeit. W tym właśnie mniej więcej składzie te zespoły koncertowały, a robiły też takie spotkania, w których ustalały zasady dotyczące przyszłej współpracy. Na bazie tej współpracy doszło do powstania sieci niezależnych wytwórni płytowych. I to były takie niezależne wytwórnie płytowe tworzone oddolnie, nie takie wytwórnie płytowe, gdzie majorsi po prostu próbowali testować publiczność na nowych nurtach muzycznych i dlatego zakładali wytwórnie typu indie, tylko właśnie to były takie wytwórnie niezależne z prawdziwego zdarzenia, gdzie kompletnie nie liczył się ten aspekt ekonomiczny. Wszystko było podporządkowane w zasadzie jednemu celowi, jakim była współpraca artystyczna tych wszystkich zespołów. Recommended Records był taką wytwórnią czapką, natomiast Chris Cutler bardzo szybko zjednał sobie dodatkowych współpracowników. I tak w Szwajcarii powstała w 1982 roku wytwórnia Recommended Records Switzerland. We Włoszech powstała wytwórnia Recommended Records Italy, czyli ADN. Notabene to jest wytwórnia, która istnieje do dzisiaj, sieć dystrybucji, i z tym właścicielem ja do dzisiaj koresponduję. On bardzo chętnie bierze płyty Bocian w dystrybucji, jest ogromnym fanem muzyki cały czas. Gerhard Buse, czyli No Man's Land, czyli Recommended Records Niemcy. Zresztą też ta wytwórnia do dzisiaj istnieje i z kolei z No Man's Land. No Man's Land wydaje takie pismo, które się nazywa Bad Alchemy, i to pismo ostatnio wydało wraz z Bocianem płytę Mazon Kerbaj, Burkhard Benz i Michel Wolfert z Tony Eliatem, Machine Learning. Ale powracając do Recommended Records. To jest ważna wytwórnia właśnie z tego względu takiej oddolnej organizacji. Ważna jest także z takiego względu, że jest to pierwsza wytwórnia, która w pewien sposób pochyliła się też nad tym aspektem, nazwijmy to pozamuzycznym, działalności artystycznej. Przytoczyłem wam jeden czy dwa z tych sloganów, które brzmiały tak mocno lewicująco. Natomiast poza tym ta wytwórnia po prostu bardzo wyraźnie określała się, poza tym aspektem ideologicznym, bardzo wyraźnie określała się też estetycznie. Swoje manifesty, swoje poglądy Chris Cutler wykładał w artykułach, które były publikowane w różnych tam jakichś czasopismach, i to była taka część bardziej, bym powiedział, teoretyczna tego ruchu Rock in Opposition i tego, co Chris Cutler uważa na temat technologii w muzyce i na temat niektórych działań show biznesu i jak doszło do wykształcenia na przykład tej sceny niezależnej. Było bardzo ciekawe. To było takie ważne uzupełnienie tego lewicowego przekazu, który muzycy Henry Cow i wszystkich innych zespołów mieli dla publiczności pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Teraz proponuję posłuchać zespołu Artbirds. To jest zespół, który wyodrębnił się po rozpadzie Henry Cow, dlatego że Henry Cow zagrał kilka tych tras koncertowych samodzielnie, ale to, co zapomniałem może dodać, to, że w ogóle ta wytwórnia Recommended Records powstała również z tego powodu, że żeby nagrywać już bezbłędnie i żeby zajmować się w 100% samodzielnie działalnością wydawniczą i promocyjną kolejnej grupy Chrisa Cutlera i Freda Frita, uzupełnionej o wokalistkę Henry Cow, Dagmar Krause, zespół nazywał się Artbirds. To był bardzo ważny zespół, to był tak ważny zespół, że
W zasadzie jak czytam tekst tej grupy i jak słucham muzyki, to dzisiaj mam ciarki. A Fred Frith powiedział w jednym z wywiadów, że on sobie trochę nie wyobraża ludzi, którzy słuchają muzyki Outburst, bo to jest totalny dół i trzeba być naprawdę nieźle szurniętym, żeby tego słuchać. Ten zespół bezkompromisowo rozprawiał się ze światem, który pod koniec lat 70., na początku lat 80. był tym młodym ludziom jakby dany przy okazji na przykład epoki taczeryzmu. Było to trochę co innego niż rewolucja industrialna, ale ten przekaz był równie mocny. Zespół nie przetrwał, natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że ten zespół ma ciągle ogromne rzesze fanów i w ubiegłym roku Chris Cutler wydał podwójną płytę, gdzie wszyscy jego ulubieni artyści, tacy jak Residents, John Oswald, Christian Barclay, Otomo Yoshihide, Wen, Kalahari Surfers, wszystkie te grupy, z którymi on współpracował lub które wydawał lub które promował, po prostu nagrały swoje wersje piosenek Outburst. I proponuję, żebyśmy wysłuchali jednej takiej piosenki. To będzie utwór Larsa Pedersena, który ma taki jednoosobowy projekt, on się nazywa Wen. Wen kiedyś grał w Polsce w kinoteatrze Tęcza z zespołem Mother and Arabic Perfection i z takim odnogą taką Zamla Mamlas Manna, która się nazywała tam Nimbus, Ensemble Nimbus. Był to doskonały koncert w tym już nieistniejącym miejscu w złotych latach muzycznego undergroundu, jakim była działalność kinoteatru Tęcza na Żoliborzu. Lars Pedersen w przeróbce plądrofoniczno, konkretno, elektroniczno preparowanej zespołu Outburst. W wykonaniu Larsa Pedersena. Tak jak powiedziałem, Chris Cutler
pisał, poza tekstami piosenek, pisał również teksty krytyczne. 7 z tych jego esejów krytycznych dotyczących politycznej teorii muzyki popularnej później zostało wydanych w zbiorze w książce File on the Popular, czyli o muzyce popularnej. Książka została wydana przez samego Chrisa Cutlera, który dla jej wydania postanowił założyć oficynę November Books. Została ona również wydana w języku polskim przez wydawnictwo Zielona Sowa i w tłumaczeniu Ireneusza Sochy, przyjaciela, kolegi Chrisa Cutlera, perkusisty zespołu Kirkwood Concept. Bardzo ważne było to miejsce, w którym Cutler publikował po raz pierwszy teksty swoich esejów, bo to były płyty. Po prostu on do płyt dodawał fanziny. Postanowił wydawać takie kwartalniki płytowe, w których miał ambicje prezentować muzykę zespołów z całego świata. Bardzo zróżnicowaną muzykę, od takiej muzyki plądrofoniczno-konkretnej do muzyki ludowej, od dosłownie dalekiego Meksyku do Azji, bez względu na stopień rozpoznawalności przez słuchaczy czy krytyków. Tam pojawiły się takie grupy jak polska grupa Reportaż, jak rosyjska grupa Zga, jak węgierska grupa Kempage Dolores, grupa z południowej Afryki Kalahari Surface, grupa z Meksyku Nazca, no nie wiem, grupy szwedzkie, norweskie, wykonawcy z NRD, z Włoch, z Hiszpanii, dosłownie z całego świata. Tych magazynów z płytami ukazało się 13. One nosiły tytuł Recommended Records Quarterly. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali sobie jednego z tych nagrań. To będzie nagranie Billa Gilonisa. To jest założyciel zespołu The Work z kwartalnika numer volumin 2.
Lider zespołu The Work w solowym nagraniu z kwartalnika numer 2, część czwarta. Tak jak powiedziałem, Cutler nie ograniczał się tylko do jakiegoś jednego stylu i właściwie trudno do dzisiaj uznać, co jest dominującą formą, jeśli chodzi o Recommended Records. Wydaje mi się jednak, że to, co przynajmniej dla mnie jest najciekawsze, to jest to właśnie połączenie muzyki konkretnej, muzyki elektronicznej, która no, niejako wychodzi z tych studiów muzyki eksperymentalnej i trafia na festiwale muzyki jazzowej, jest dodatkiem i istotnym elementem improwizacji scenicznej dla muzyków. Ja pamiętam kilka występów Chrisa Cutlera w Polsce. Zawsze to było bardzo duże przeżycie. Pierwszy raz, kiedy występował solo w klubie Aurora w Warszawie. Miałem przyjemność go gościć u siebie w domu. Było to kilka niezwykłych wieczorów, kiedy mogłem skonfrontować swoje młodzieńcze wyobrażenia na temat Recommended Records z tym, czym naprawdę była ta wytwórnia. I nie ukrywam, że to też było dla mnie bardzo takie formacyjne spotkanie, bo pamiętam, że później moim gościem był John Butcher, później był jeszcze Tony Buck i w zasadzie od wszystkich słyszałem to samo. Słuchaj, jak tak się interesujesz muzyką i masz taką ogromną wiedzę, to po prostu załóż wytwórnię płytową. Nie, żartuję. Znaczy, super to w ogóle było spotkanie i to jest bardzo inspirujące zawsze. Wystąpił też w CSW na zaproszenie Andrzeja Załęckiego i jego nieocenionej festiwalu Strefa, gdzie zagrał z Jerome Nottingerem. To też było niezwykłe, takie międzypokoleniowe i bardzo symboliczne spotkanie dwóch wielkich osobowości muzyki elektronicznej i muzyki improwizowanej. Chris Cutler ma za sobą współpracę z całą masą muzyków. Z całą masą. Poczynając od klasycznych pianistów, takich jak Zygmunt Krause, kończąc na właśnie muzykach takich jak Jerome Nottinger z zupełnego undergroundu. Ja pamiętam, że wtedy po koncercie w Aurorze on mi powiedział: słuchaj, wczoraj grałem koncert w jakimś tam wielkiej sali koncertowej w Londynie, dzisiaj gram pod schodami i w zasadzie to jest moje, właśnie tak wygląda moje życie, że nie skupia się tylko na jednym stylu, nie skupia się tylko na jednym aspekcie swojej twórczości. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy przygotowywałem się do tego programu, przesłuchałem i kupiłem sobie na Bandcampie trochę jego płyt solowych. I to już jest w tej chwili zupełnie inna muzyka niż ta, którą prezentował na przykład z zespołem Casiber, czy P53, czy z Lucem Glandienem. Po prostu jest to muzyka solo. On siedzi w domu i wyłapuje wszystkie dźwięki otoczenia. Jest to bardzo takie specyficzny field recording bez wychodzenia z domu. Wydaje mi się, to można tak opisać, jest taka pisarka feministyczna Brach China, tak? I ona jakby napisała książki, pisze o chrzątactwie.
To, co jest dla mnie jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o wydawnictwo Chrisa Cutlera, Recommended Records, to jest to, że on właśnie, to chciałem trochę napomknąć jeszcze o tym, to, że on nie skupiał się na jednym gatunku, tylko nie skupiał się nawet na jednym, na jednym wątku, czy na jednej ideologii, tylko robił rzeczy bardzo zróżnicowane i na przykład w pewnym momencie postanowił wydawać muzykę z Europy Wschodniej i to było bardzo nietypowe. To trochę mi się kojarzyło z tym, co robił Libero Pertic podczas pierwszej marchewki w 1987 roku, kiedy on promował kompletnie nieznane zespoły. To nie były kapele takie indie, popularne z festiwalów typu Jarocin, czy Poza Kontrolą, czy jakichś odpowiedników swoich na Węgrzech, czy w Czechach, tylko to były no, po prostu grupy z zupełnego offside'u, które właściwie jedyne, co miały, to ogromny talent i bardzo autorską formę wypowiedzi. Ta wytwórnia, którą on powołał, ten sublabel, to nazywał się East Point. Jednym z pierwszych artystów, których on tam wydał, był rosyjski zespół Zga. Zga powstało w 1985 roku, założone w Rydze przez Nikołaja Sudnika. I z dużą przyjemnością stwierdzam, że Zga do dzisiaj istnieje. Z Nikiem wymieniłem ostatnio parę maili. Zobaczyłem, co on robi, ale proponuję wam posłuchać, jak Zga brzmiało na pierwszej płycie z głębokich lat 80., kiedy odkrywał to dla świata Chris Cutler. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mogły być jakieś wpadki, bo próbuję wszystko sam ogarniać, także dziękuję również wam za wyrozumiałość. Możecie subskrybować albo nie, ale byłoby mi miło, gdybyście słuchali i coś tam może napisali. Wiem, że to jest trochę nietypowa forma, jeśli chodzi o Recommended Records, bo ludzie, którzy interesowali się Recommended Records w latach 90., pewnie kojarzą ten zespół bardziej z czymś, co jest taką sceną post-Canterbury, taką trochę art-rockową, trochę taką piosenkową. Prawdę mówiąc, ja przedstawiłem swoją wersję Recommended Records, mógłbym jeszcze dalej, ale dla mnie najbardziej Recommended Records to jest właśnie ta muzyka elektroniczno-plądrofoniczna, konkretna. Na koniec Nikołaj Sudnik i zespół Zga. Thank you.
Bye.